strony Mateusz. Czasem nam wszystkim zdarza się coś przypadkowo usunąć, no i wtedy od razu pojawia się pytanie, jak to szybko przywrócić. Dlatego w dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać, jak za pomocą aplikacji Phone Rescue przywrócić utracone pliki, czy to z waszego iPhone'a, czy to iPada. Po uruchomieniu programu wita nas bardzo prosty i fajny interfejs. Wszystko jest przejrzyście poukładane, dzięki czemu od razu widzimy cztery działy, opcje, z których możemy skorzystać, jeśli chodzi o odzyskanie utraconych plików. Pierwszy tryb jest jednocześnie tym chyba najważniejszym, najczęściej wykorzystywanym, a mianowicie chodzi o przywracanie plików bezpośrednio z naszego iPhone'a czy iPada. Dodatkowo na dole mamy przy każdym z tych trybów wyszczególnione przypadki, kiedy najlepiej z nich skorzystać, aby udało się odzyskać wszystko, na czym nam zależy. Następnie klikając dalej, przechodzimy na ekran, na którym mamy do wyboru pliki, które program jest w stanie odzyskać. Dużą zaletą tej aplikacji jest to, że tych rzeczy, które możemy właśnie przywrócić, jest kilkadziesiąt. Są to oczywiście zdjęcia, filmy, notatki oraz na przykład SMS-y. Zaznaczamy te, które nas najbardziej interesują, po czym rozpoczyna się analiza naszego urządzenia, która chwilę potrwa, zajmuje to w granicach kilku minut. Następnie program pokazuje, co udało mu się przywrócić, no i mamy możliwość wyeksportowania tych danych na nasz komputer i ich tam zapisania. Kolejne opcje tej aplikacji są bardzo podobne, bo też dotyczą oczywiście odzyskiwania plików, ale tym razem albo z kopii zapasowej, albo z chmury iCloud. Same procesy, czynności, które musimy wykonać, wyglądają identycznie. Wybieramy interesujące nas pliki, zaznaczamy je, a następnie program przeszukuje daną lokalizację, czy to właśnie chmurę, czy kopię zapasową, i pokazuje nam to, co udało mu się odzyskać. Co ważne, iMobi, czyli producent tego oprogramowania, chwali się tym, że w najnowszej wersji tego programu można odzyskiwać nawet pliki z uszkodzonych kopii zapasowych, co niewątpliwie czasem się zdarza. A także mamy możliwość porównania zestawienia danych, które są już w tej kopii, z tymi, które mamy na naszym działającym urządzeniu. Aczkolwiek wydaje mi się, że z tych opcji pewnie już trochę rzadziej będziemy korzystać. Niemniej, jeśli zgubimy nasze urządzenie, czego wam oczywiście nie życzę, no to i tak będziemy chociaż mogli odzyskać nasze pliki, jeśli oczywiście wcześniej zrobiliście ich zdalną kopię, co oczywiście zawsze zalecam. I ostatnią opcją, chyba najmniej używaną, jest ta, dzięki której możemy naprawić nasze urządzenie, a raczej sam system, gdy ten zasygnalizuje jakieś błędy, na przykład przy instalacji aktualizacji, bądź przy wgrywaniu nowego systemu. Ale tak jak mówię, większość z was pewnie będzie bardzo sporadycznie używać tego trybu, a mi nawet nie zdarzyła się, szczerze mówiąc, sytuacja, w której mógłbym go wypróbować. Podsumowując, program działa tak, jak ma działać, i robi to dość w krótkim czasie. Dodatkowo interfejs jest bardzo przyjazny, szkoda niestety, że nie po polsku, ale mimo wszystko zachęca on do korzystania z samego programu. Tyle ode mnie już, zachęcam was do przetestowania tej aplikacji. Możecie to zrobić za darmo, ściągając wersję trial, link znajduje się w opisie tego filmu. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!